Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Mam zaprosić do siebie tych, którzy bardzo wiele w swoim życiu stracili, są czegoś ważnego pozbawieni. My wokół siebie zawsze znajdziemy ludzi, którzy na coś narzekają, którzy z czymś sobie nie radzą. To są właśnie ci, którymi należy się zająć. Do nich, do wyjścia naprzeciw nich zachęca Chrystus. I zaprosić niedostrzegających rzeczywistości takiej, jaką ona jest. Co to znaczy dobrze przeżywać życie? To między innymi przeżywać to, co jest, a nie to, co chcielibyśmy, aby było. I żyją często te osoby, nie wiedząc, że są duchowymi ślepcami. Niewidomym jest ten, który nie widzi sercem. My często nie mamy tej empatii, tej umiejętności wczuwania się w to, że mój rozmówca cierpi, że jego coś boli, że on jest zagubiony, że on wcale nie chce rozmawiać na tematy religijne, że on chce rozmawiać o swojej tej codziennej rzeczywistości, w której czuje się taki zakleszczony, zagubiony. Pozwalam tym osobom wejść w świat, który otwiera oczy. Ale trzeba samemu najpierw mieć oczy otwarte. I tym światem jest Bóg i ludzie, których kocham. Jakie to jest ważne, żeby innych wprowadzać w pozytywne, dobre, własne doświadczenia. Nie obarczać innych swoimi trudnościami, bo oni mają wystarczająco własnych, w nadmiarze. Jakie to jest ważne, żeby w czasie rozmowy być dla drugiego takim duchowym wsparciem. Gdy przestajemy kochać, stajemy się niewidomi, a tym samym niewrażliwi. Uświadamiamy sobie, że radość należy dzielić z tymi, którzy są skrzywdzeni uczuciowo, duchowo czy moralnie. I w tych osobach jest takie wielkie pragnienie szczęścia. Zobaczmy, że jest bardzo cienka granica między wielką grzesznością a wielką świętością. Ci ludzie są blisko Pana Boga. Wystarczy im podać swoją dłoń. Gdy ich zaproszę na ucztę, oni podzielą się tym pragnieniem, które jest w nich niezwykle silne. My często otrzymujemy więcej, niż dajemy. I sposób traktowania człowieka jest tą najpiękniejszą chyba formą głoszenia dobrej nowiny. Jak traktujemy człowieka, takim on jest, bogatym lub ubogim, ułomnym lub sprawnym duchowo, sprawnym uczuciowo, ślepym albo widzącym. I nasz sposób przeżywania spotkań z ludźmi można porównać do zaproszenia na ucztę lub trzymania za drzwiami naszego domu, czyli serca. Czyż my pewnym osobom nie stawiamy jakby takiej zapory? Nie wszystkie osoby dopuszczamy do siebie. Nie ze wszystkimi osobami dzielimy się. I to jest zrozumiałe, i to jest roztropność. Nie każdemu można mówić o tym, co przeżywamy, ponieważ ten człowiek nie będzie w stanie ponieść również naszych problemów. W zależności od tego, jakie miejsce zajmuje drugi człowiek w naszym życiu, jesteśmy szczęśliwi lub nieszczęśliwi, wdzięczni albo niewdzięczni, sprawiedliwi lub niemiłosierni.
pomyślmy o jednej rzeczy. Czy my jesteśmy miłosierni? Kogo dopuszczamy do siebie? Kogo darzymy zaufaniem? My często, darząc kogoś zaufaniem, już go wprowadzamy w tajemnicę Bożego uzdrowienia.